Pasożyty, źródła zakażenia i transmisja pasożytów. Pasożyty mogą dostać się do organizmu człowieka różnymi drogami i z różnych źródeł. I źródła pasożytów to jest środowisko, w którym żyjemy, woda i gleba na przykład. Jest to źródło wielu pasożytów, szczególnie właśnie jelitowych. Geohelmity to jest glista ludzka, glista psia i kocia, tęgoryjce i włosogłówka. Bytują one, mogą być źródłem zakażenia przez skórę z gleby, na przykład tęgoryjce. Są często przywożone z basenu Morza Śródziemnego, gdzie naprawdę bardzo dużo ludzi jeździ na wakacje, z piasku, przez stopy. Wody zanieczyszczają lamblie, kryptosporidia i przywry. Żywność. Mięso zwierząt, ryb zawierają formy inwazyjne pasożytów, między innymi włośnia spiralnego, przywry kociej, synonim psiej, tasiemca uzbrojonego i nieuzbrojonego i bruzdogłowca szerokiego oraz warzywa i owoce, które są zanieczyszczone odchodami zwierząt i ludzi. Na przykład lamblia, bąblowiec, glista ludzka, toksoplazmoza. Na przykład bąblowcem można się zarazić w lesie, jedząc jagody prosto z krzaczka, ponieważ mogą one być skażone moczem lisów. Zresztą nie tylko w lesie, bo lisy coraz bliżej podchodzą do gospodarstw domowych, dlatego ten bąblowiec jest dosyć częstą infekcją pasożytniczą w ostatnich czasach rozpoznawaną. Zresztą na wykładzie w zeszłym roku na zebraniu na Kongresie Internistów Polskich profesor opowiadał właśnie o zakażeniach bąblowcem w wątrobie, które są mylnie rozpoznawane jako choroby nowotworowe z przerzutami do mózgu. Pacjenci są leczeni chemioterapią. No nie każdy pacjent, który ma nowotwora, jest wyniszczony chemioterapią i samą chorobą, ma badanie pośmiertne, ale zdarzyło się wykonać te badanie u niektórych pacjentów i okazało się, że to nie były nowotwory, tylko właśnie bąblowiec. I są to rejony, które umieszcza się w rejonach, gdzie nie pobiera się punkcji w celach diagnostycznych, w Polsce przynajmniej. Żeby rozpoznać, i no niestety są to tak zwane błędne rozpoznania, które dlatego warto wiedzieć o tych chorobach pasożytniczych i przekazywać dalej, informować najbliższe otoczenie pacjentów, klientów, bo naprawdę ta diagnostyka w kierunku chorób pasożytniczych może zaoszczędzić wiele bólu, cierpienia, no i postawić trafne rozpoznanie, które może zapobiec tragedii. I tak właśnie jest z bąblowcem. Można ten wykład znaleźć na stronie medycyny praktycznej. Tam chyba trzeba się zalogować, ale jest tam dostępny, można go sobie przesłuchać. To jest wykład z 2015 roku ze Zjazdu Internistów Polskich. Innym źródłem są wektory, czyli stawonogi krwiopijne, które przenoszą nie tylko wirusy i bakterie, ale również pierwotniaki, a nawet nicienie jelitowe, na przykład zarodziec malarii, babeszie i inne koinfekcje przenoszone przez kleszcze i filarię. Kolejnym źródłem zakażenia są zwierzęta domowe i dzikie. I najczęściej te choroby odzwierzęce dotykają rolników, hodowców zwierząt, pracowników ogrodu zoologicznego, weterynarzy, pracowników przemysłu futrzarskiego i oczywiście posiadaczy zwierząt domowych. Na jednym z wykładów pan profesor zapytał, kto ma psa i kota? Zgłosili się niemal wszyscy uczestnicy wykładu, po czym zapytał, kto odrobacza psa albo kota? Też prawie wszyscy się zgłosili, a kto odrobacza siebie? Nie zgłosił się nikt. Także to dało do myślenia. No ja po tym wykładzie przyjechałam do domu bez żadnych badań, bez niczego. Wypisałam sobie receptę na zentel, wykupiłam ten zentel i go zjadłam. I to było nieprawidłowe, ponieważ po tym fakcie wystąpiły u mnie zmiany na skórze. Niestety ja niestety, bo oszczędziłoby mi to wielu cierpień i troski, nie skojarzyłam tych zmian na skórze z tym zentelem jednorazowo zjedzonym w dawce 400 mg. Tylko udałam się, raz przypadkiem spotkałam koleżankę, panią doktor dermatolog, i powiedziała mi, że to łuszczyca. A później już ze skierowaniem poszłam do innego dermatologa, który potwierdził to rozpoznanie, że to jest łuszczyca. Co się okazało, jak ja już przystąpiłam do takiego, po zrobieniu badania,
W międzyczasie okazało się, że mam anemię, że dermatolog wysłał mnie do kardiologa, tam koleżanka powiedziała, że podejrzewał mnie białaczkę monocytową, bo miałam nieprawidłowe monocyty. Więc to już całkowicie złamanie. Źle się bardzo czułam. Anemia mimo przyjmowania żelaza nic się nie poprawiało. No, zrobiłam oczywiście wyniki, całą gospodarkę żelazową. Więc no, transferyna była w normie, tej BC, czyli krzywa wiązania żelaza też była w normie, natomiast ferytyna po prostu poniżej i żelazo 17. No to więc leukocytoza jeszcze we krwi, podwyższone OB i CRP. Więc wpadłam w panikę, że naprawdę coś jest na rzeczy i że trzeba szukać przyczyny, a zmiany skórne po prostu no, nie ustępowały po niczym. Kupę pieniędzy wydałam na różnego rodzaju leki. Koleżanka w międzyczasie mi powiedziała, że przedawkowałam witaminę D3, więc ją odstawiłam, więc znowu miałam niedobór, więc dalej się źle czułam. I jak postanowiłam po kilku miesiącach walki z tymi zmianami dalej się już tak generalnie odrobaczyć, już wiedziałam, że mam ten goryjca dwunastnicy, który powoduje anemię i inne tam drobnostki. Więc wtedy w czasie odrobaczania wystąpiło u mnie jeszcze więcej tych zmian. I wtedy zrozumiałam, że to ma związek. Nikt mi nie chciał z moich kolegów ze środowiska lekarskiego uwierzyć. Nawet moi koledzy, z którymi się kumpluję i rozmawiam na różne tematy, ale ja byłam przekonana, że to nie jest żadna łuszczyca, że to jest po prostu ten goryjec, który powoduje zmiany na skórze. Oczywiście minęło trochę czasu już po odrobaczeniu, zanim te zmiany zniknęły, to już doszła suplementacja laminina, czyli aminokwasy i czynnik wzrostu fibroblastów i duże dawki witaminy C, oczywiście do witaminy D3 też wróciłam i w tej chwili nie miałam czasu wcześniej skontrolować, no zmiany zniknęły, z dnia na dzień znikały. Nie miałam czasu skontrolować wcześniej morfologii, ale teraz skontrolowałam wyniki i mam żelazo w normie, transferynę w normie, ferytynę w normie, no jeszcze jest niska, ale już jest w normie i nie mam anemii, nie mam leukocytozy we krwi, także to wszystko okazało się być wynikiem infekcji pasożytniczej. Mówię wam o tym, żeby po prostu miałam nawet wkleić tutaj wam zdjęcia z tych zmian skórnych, bo wyglądały naprawdę jak łuszczyca, że sama prawie, że się nabrałam w pierwszym etapie, bo to jest takie doświadczenie na sobie, które potwierdza jakby to wszystko, co robię, mimo tego, że mój syn ma w tej chwili 18 lat, jak poszedł do szkoły podstawowej, odrobaczałam go systematycznie 3 razy albo 4 razy w roku. Jak mi się przypomniało, to 4, a tak 3. Robiłam to jednorazowymi dawkami Zentelu, ale nie byłam w stanie po prostu wziąć i zawieźć jego materiału do badania. I w ten sposób intuicyjnie wyleczyłam go z astmy oskrzelowej, bo wcześniej bardzo chorował, był w sanatoriach, szpitalach, nawet w Karpaczu, w centrum pulmonologicznym leżał. W tej chwili on nie ma żadnych objawów, żadnych kompletnie objawów i już nie chorował w szkole podstawowej, także uważam, że to ma sens. I mówię wam o tym po prostu ku przestrodze. Także wracając do tematu i do wykładu na temat zwierząt, jeżeli odrobaczamy nasze zwierzęta domowe, to powinniśmy też odrobaczać w tym samym czasie siebie. Nawet jeżeli nie robimy badań, chociaż ziołami, dietą czy odpowiednim nawodnieniem organizmu, ponieważ one uciekają z tonącego okrętu i ratują się jak mogą. W czasie, kiedy pies czy kot dostaje od nas dawkę leku, zabijane są formy żywe, larwy wykluwają się i przedostają się do nas i po prostu sami sobie robimy to zagrożenie, odrobaczając zwierzęta, a siebie nie. I tutaj jeżeli chodzi o te zwierzęta domowe, to Lamblia, Cryptosporidium, Toxoplasma, tasiemiec, bąblowiec i wielojamowy, glista, psia i kocia i różne gatunki pcheł, które również przenoszą te larwy pasożytów. I tutaj, no, tutaj wam wymieniłam, co przenosi pies, tasiemiec, bąblowiec i wielojamisty. Tutaj szczególne ryzyko jest, jeżeli chodzi o dzieci, które bawią się w piaskownicy, bo tam znajdują, no nie są zabezpieczone często te piaskownice i tam znajdują się odchody i kocie i psie. Także tutaj jest ogromne ryzyko właśnie infekcji pasożytniczej. Dzieci biorą rączki do buzi i to wszystko się tak w ten sposób przenosi. Koty to toksoplazmoza, glista kocia, tasiemiec wielojamowy, przywra kocia i pchła psia.
Głównie jeżeli chodzi o ptaki, to gołębie, Cryptosporidium i obrzeżek gołębi i w obróbce skór i mięsa różnych zwierząt, włosień spiralny i tasiemiec wielojamowy. To są oczywiście najczęściej występujące te pasożyty.